Cześć moi widzowie, ja was witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, jak już na pewno wszyscy wiedzą, jest środa popielcowa i rozpoczynamy Wielki Post. Także zachęcam was do oglądania tego filmu, a teraz modlitwę przeczytamy sobie środę popielcową, a potem na Wielki Post. Zacznijmy się modlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres 40-dniowej pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlitwa na Wielki Post. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, niech potęga Twojej miłości raz jeszcze okaże się większa od zła, które nam zagraża. Niech okaże się większa od grzechu, od wielorakich grzechów, które coraz bezwzględniej przywłaszczają sobie publiczne prawo obywatelstwa w życiu ludzi i społeczeństw. Niech okaże się, o Chryste, potęgą Twojego krzyża większa od sprawcy grzechu, który zwie się księciem tego świata. Przecież Ty przez krew i mękę swoją odkupiłeś świat. Amen. Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy Cię naśladować. Twoimi krzyżami stojącymi pośród dróg uświęcona jest nasza ziemia. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój krzyż, Panie, będzie dla każdego z nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech będzie znakiem uświęcenia pracy i naszych rodzin. Witaj, krzyżu, nadziejo nasza jedyna. Chryste, prowadź, Chryste, zwyciężaj. Chryste, króluj. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty Panie świętelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny you.
jest tyle z dzisiejszego odcinka. Modlitwa na siodę popielcową została aktualnie przeprowadzona. Ja się z wami żegnam. Cześć.